Witam bardzo serdecznie w trzeciej serii Dziwiana i Questy, wideo solucji Questa Zdobądź korzeń Mandragory dla Ardana. Quest jest na 63 poziom. I zaczynamy go w mapce o nazwie Bagna Hojraków. My wychodzimy z Nidhal i pokażę wam drogę, jak najpierw dojść na tą mapkę. Według Margo mapki sobie idziemy, tak żebym wiedział. Dobrze, nieźle idziemy. Albo w sumie dobrze. No, tutaj też jest przejście, jest jeszcze drugie przejście. Jak to woli dojść, tak i tak, tak czy tak dojdziemy. Po drodze mamy błędne ogniki, które nie są zbyt silne. Mamy też płomienie błękitne, z których odnami te mineralny szlam, który powinniśmy zbierać, bo jest z tego kasa i może nam się jeszcze przyda. I mamy naszego Ardala. Zagadujemy do niego. Mieszkasz na odludziu, może potrzeba ci czegoś? Tak, on tutaj nam opowiada historię. My mówimy, że podejmiemy się zadania. I więc w drogę. Rozpoczynamy questa. Zdobądź woskowe zatyczki do uszu. Udaj się do wioski pszczelarzy. No to chyba każdy wie, gdzie jest wioska pszczelarzy. Jak do niej dojść. Wychodząc, idąc na piechotę, no to musimy dojść do Eder. Z Eder do Ithan, z Ithan do wioski. Jeżeli macie teleport, no to teleportujecie się do Ithan i idziecie z Ithan na piechotę. Ja tą podróż skrócę, no bo każdy na tym levelu wie, jak dojść do wioski, a jak nie wie, no to sobie wpiszę w mapy. Gdzie są mapy? Tutaj są mapy. Tutaj jest Ithan, tutaj jest niedźwiedzi, jest wioskowa, wioska pszczelarzy. My jesteśmy tutaj, także trzeba troszeczkę przejść. Znajdujemy się już w wiosce pszczelarzy i musimy udać się do Hieronima, czyli musimy wejść między zabudowania wioski. Tutaj jest jego dom. On gdzieś koło domu jest, już nie pamiętam dokładnie gdzie. Też najlepiej, albo nie najlepiej, chyba będzie map klikiem, bo widzę, że jakieś bugi są. Ale schodzimy do całej zabudowy wioski. I szukamy osoby, jest Hieronim. I do niego podchodzimy, mówimy, że szukamy pewnej rzeczy. Mówi nie, nie. I nasze zatyczki kupujemy za 1000 złota. Z naszymi zatyczkami musimy wrócić na bagna do Ardala. No więc znowu drogę skrócę, bo już na pewno wiecie, jak wrócić, skoro jakoś wam się udało tutaj dojść. A nie ma sensu przedłużać. Także zaraz wracamy i będziemy już na bagnach. Tak jak mówiłem, znajdujemy się już na bagnach. Znowu musimy zabić parę błędnych ogni i błędnych płomieni, żeby dojść do naszego Ardala. Kolejny mineralny szlam. Jest Ardal. Zaznaczamy, mówimy, że mamy zatyczki. Musimy kupić srebrny mecz. Z opisu questa przeczytałem, że będą nam potrzebne skóry srebrnego bazyliszka, żeby takowy miecz wykonać. No więc sprawdziłem, czy na aukcji będą takie skóry, lecz niestety ich nie było. I również będę musiał pójść i pozabijać parę bazyliszków. Mam nadzieję, że nie ma niszczenia tych skór, bo to by było wtedy bez sensu. Więc pokażę też wam, jak tam będę, jaka jest droga, żeby do nich dojść.
I ale najpierw mówimy, że szukamy broni. O. Pieczar szaleńców, zajrzę tam, przynieś mi 5 skór. I oprócz tego jeszcze 10 tysięcy. Więc najpierw udajemy się do Eder. Nie do Eder. No, jak to woli, albo do Eder i potem teleportujemy się do Verbin, albo prosto z Nidhal też się przeteleportujemy do Verbin. Z Verbin udajemy się do Bramy Północy. Przechodzimy kawałek tutaj i w dół. Do Gór Zrębowych. I udajemy się przez góry do kolejnej mapki, która się zwie Zachodnie Rozdroża. Jakoś tak się dziwnie zaczęło zwieszać. No nie wiem, czy to dlatego, że godzina już taka, czy co. Ale dobra, przechodzimy do Zachodnich Rozdroży. No i dalej musimy iść. Teoretycznie to tam każdy powinien znać drogę, bo każdy robił chyba kiedyś questy z bazyliszkami, czy tam z wilkami brązowymi, które też są po drodze do bazyliszków, albo ktoś tam na Elicie 2, jak ona się to nazywała, Tarmus, albo nie wiem co jeszcze, no, ale każdy teoretycznie powinien znać drogę, chyba że ktoś długo stał na 60 levelu i zapomniał już tę drogę. Dlatego ją jeszcze przypomnę. Przechodzimy do jaskini. Tak, tutaj są te wszystkie wilcze więzi, śpiewy, oka, pazury, górne. Jesteśmy w Krasowej Pieczarze na poziomie drugim, schodzimy na poziom trzeci. Musimy przejść przez poziom trzeci. Jest wilcze prawo. Są tutaj elity. Ale to nas nie interesuje, bo nam są potrzebne skóry srebrnego bazyliszka. Przechodzimy do kanionu. Jakoś tak skóry to chyba zmienili, bo ich jest strasznie dużo, się ich respi tutaj, wszędzie naokoło. I to w takich ładnych grupkach, no. No ale to dobrze. Idziemy. Jest pieczara szaleńców, sala pierwsza. O, i są dwa bazyliszki, w tym nas jest pierwsza skóra. No, czyli jednak wszystko się da lotnąć na spokojnie, nie ma się co przejmować. Kolejny srebrny, kolejna skóra. No to jeszcze trzy skóry. Ten niestety był pusty. Tutaj też był srebrny, ale okej. Pójdziemy dalej. No ale niestety pusty. Tutaj jest jeden srebrny, ale niestety bez złota. Tam też jest jeden srebrny. Tej skóry nie potrzebujemy. Potrzebujemy srebrnej, jest kolejna. No to jeszcze dwie skóry, no to już zrobię wszystko na filmiku. Żeby nie było, że te skóry skądś wyczarowałem nagle. Tu gdzieś są. Ma jest czwarta skóra. No, tu jest srebrny. Ale jednak nie ma piątej. Może teraz będzie? Też nie ma. Ostatnia szansa. Teraz będzie na piątą. Nie, dobra, czyli musimy iść jeszcze dalej. Także powinno wam lotnąć te skóry
gdzieś do tego momentu, żeby nie trzeba było przechodzić na drugi poziom. Bo raczej już mi się nawet nie będzie chciało tam. Dobra, ostatni bazyliszek i trzeba będzie zejść niżej. No i musimy zejść, nie ma opcji. No tutaj już same srebrne, to zaraz musi nam lotnąć. No. No tak właśnie wygląda zdanie z kurs bazyliszków, no. No nie no. Bez przesady. I też można dodać jedną głupią skórę. To już jest obłęd. 10 zabiłem i żadnej skóry, no. No ludzie drodzy, no. No i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Trzeba iść dalej, no. Nie życzę wam tego, żebyście musieli tak długo bić te bazyliszki. O, jest skóra, dobra, jest piąta. Więc możemy wrócić do naszego kowala Griszy. Gdzie będziemy mogli oddać mu te 5 skór. Plus dopłatę 10k i otrzymamy nasz srebrny miecz. Ja już nie będę przedłużał. I do zobaczenia już w podgrodziu Nidhal. Już będziemy w podgrodziu. Zagadujemy do kowala. Mówimy, że przynieśliśmy skóry i złoto. I otrzymujemy nasz srebrny miecz. Z mieczem wracamy do Adrelala. Znalazłem jakąś krótszą drogę, żeby nie iść naokoło. To było chyba tędy. Tak, tutaj, no. Bagna wraków, znowu trzeba będzie wybić ogniki. Udajemy się w prawo. I zaczynamy rozmowę z Ardalem. Oj. Jeszcze raz zaczynamy rozmowę, że mówimy, że przynieśliśmy nasz srebrny miecz. Teraz za pomocą mojej brody narysujemy znaki runiczne. O, mamy już normalnie ulepszony mieczyk. I musimy załatwić linę. Iść do rybaka Almonda z podgrodzia Nidhal po linę. A więc udajemy się do niego. Jeżeli ktoś oglądał wcześniejsze moje questy, to wie, że u niego też był jakiś quest. I wie, gdzie on jest. Jest niedaleko, bo w podgrodziu. I zaraz do niego zajdziemy. No co się stało się? No. To tutaj nie, niżej, tutaj, tak, jest nasz Almond. Zagadujemy, że mamy pewną prośbę. Mówią, że potrzebujemy liny. Będziemy musieli zapłacić, ale otrzymujemy naszą linę. No i znowu musimy wrócić do Adrala. I to już zaraz będzie nasz punkt kulminacyjny całego questa, bo w końcu będziemy wyrywać nasz korzeń. Najpierw trzeba będzie jeszcze go znaleźć. O, no to lina. Wyśmienicie. Na sam ich koniec, a znajdziesz tam mandragorę bagienną. Wchodząc w mrok. Zarzeń zazwyczek. Tak, bo ta cała mandragora, to ona swoim wrzaskiem zabija. No nie zabija może, ale potrafi ogłuszyć. O, trzy płomienie jeszcze zabiją.
Ważne jest, byleby nie najść na właśnie takie coś. Więc ja wam pokażę najlepszą drogę, gdzie będą tylko płomienie, które będziemy mogli ubić, a zarazem, żebyśmy mogli dojść do naszego korzenia. Jest mandragora bagienna, udało nam się dojść. Teraz zakładamy zatyczki, zakładamy miecz i linę. Nie, liny nie zakładamy, dobra. Nie wiem, co z liną mamy zrobić, chyba wystarczy ją mieć. Przyjrzyj się roślinie, wyrywam. No i po wszystkim. Moc rośliny zniszczyła zatyczki, miecz i linę. No ale mamy korzeń. Ja z powrotem założę moje rzeczy. I wracamy do naszego zleceniodawcy. Gdzie on jest? Tutaj. Tak, kupimy sobie błędne odniki, zawsze to parę procent levela do przodu. I to już będzie nasz koniec questa. Tak, wykonałeś należycie, powierzone ci zadanie, czeka ci nagroda. Dostaniemy wywar. 254k i 7 punktów doświadczenia oraz mikstura z dodatkiem Alrauny. No i to jest koniec tego questa.